wiosę. Ludzie będą gadać, że posiwieje. Matka, czyście się szaleją na Jarka. Toż to jeszcze dziecko, jeszcze użyje tej rozkoszy. Jakie dziecko, jakie dziecko? Gdzie Bóg wie, bo już dawno se chłopów znalazły. I dzieci bawią. Tylko ona siedzi sama. Jeszcze trochę to nikt nawet o nią nie zapyta. A powiedz no ty mi, kogo ty dla niej na męża upatrzyła? Oj, ojciec, to szpranka z Jabłonia. Boże, zlituj się nad to, babo. Nie dość, że niewiele widzi, to jeszcze jej rozum odebrało. No ty weźmy, popatrz ty na nasze Kasie. Ładna, młoda, zgrabna, do wszystkiego zdatna. I do tańca, i do różańca. A to stare garbate i ty chcesz za takiego Kasię wydać? Nigdy, chyba że po moim trupie. To co z tego, że stary i brzydki? Na ładnej gębie pszenicy nie nasiejesz. Ale ile mogów ma, koni, świni, krów pełną obowę. Drugiego takiego w całej okolicy nie znajdziesz. No tak? Ja wiem, że tobie to tylko morki w głowie. A weź to ty sobie przypomnij, jak ja do was wzięci przyszedłem. Nieraz mnie twoja matka mówi, wstawaj koło ciążce po wygania i te wołki coś naprowadził. O, nieraz był ciężki chleb u was dla nas. I co ty chcesz, żeby dla córki taki sam los zgotować? Ty głupi jesteś, stary. No tak. To będzie robił, a ona młoda będzie rosła. I niczego jej nie zabraknie. A ty to przyszedłeś do nas z gołodu i do tego jeszcze nicowicz nie miałeś. Tylko tata cię musiał wszystkiego nauczyć. Nawet dla świni koryta nie potrafiłeś zbić. Ale to co z tego? Ale wszystkiego się dorobiliśmy. Niczego nam dzisiaj nie brakuje. O tak, tak, dorobiliśmy, ale tylko jednej córki, a nawet syna nie mamy. A chłop to co? Powinien syna zmajstrować, drzewo posadzić i dom zbudować. A ty co? Ależ ty mądra, oj, 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 a weź no sobie przypomnij, jak to myśmy z morgu siano zwozili. Mówiłem ci, nie ciągnij kobito tak mocno po broza, bo połą spęknie. No i stało się, jak dostałem po jajach, to później leżałem 2 tygodnie. A ja i tak wydam Kasię za mąż, bez tej zgody. Idę teraz jajca pozbieram, a ty to nie siedź w domu, tylko i trzeba narąbać do pieca. Bo trzeba będzie co nieco ugotować. Tato, czemu jesteś takie markowne? Co się stało? Siadaj, Kasz. Wiesz, że dla matki to już chyba całkowicie rozum odebrało. Ona chce koniecznie ciebie za tego Franka z Jabłonia wydać. Tato, nie! On taki stary i brzydki. Ja jeszcze mam czas. Nie chcesz, żeby moje nogi chodziły po waszych progach? A i skąd to wam wybieli? Tatu, ile mam sprzętu? Pomogę wszystko zrobić, tylko nie wydawajcie mnie za niego. Co ja biedny zrobię? Boże, kochany, matka, to widzisz, jak się uprze, to ja nie da się przekonać. A ja jeszcze się to, bo dziecko nie nacieszył. Ale czekaj, no ja coś wymyślę. Ale muszę dla matki te plany pokrzyżować. Ale ty mnie musisz w tym pomóc. Jak my to zrobimy? Czekaj, no czekaj, coś mi do głowy przychodzi. Widzisz, Marysia ciotki Kowalowej, ona chce się koniecznie bogato wydać za mąż. Bo to wiesz, ona najstarsza z nich, a u nich tam widota, tam dzieciutków kucha. Ja pójdę do ciotki i powiem dla niej, o co w tym wszystkim chodzi. I oni na pewno się zgodzą. A jakby swaty przyjechali do nas, to zrobimy zamianę. Ty pójdziesz do ciotki Michaliny, a Marysia przyjdzie na twoje miejsce. Matka się nie gapnie, bo ona niewiele co widzi. A jak już będzie po słowie, to klamka zapadnie. A teraz wiesz co, dziecko, zejdź mi matce z oczu. Ja pójdę zatrzegnę konika, pojedziemy do lasu. O, prawda, i po drodze od razu do ciotki Michaliny wstąpimy, obgadamy sprawę. Chodź, nie będziemy w domu się. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie, kumy, a co was do nas sprowadza? Siadajcie, no siadajcie. O, sprowadza, kumo, bo ja już was nie widziałam ze 2 niedziele, czy nawet i 3. W kościele? Czyście za nie mogli, czy co? Czy nie dajecie rady? Co się stało? Oj, kumo, bida mi co i gadacie. Zaraz wczoraj do kościoła nie chodzę. Roboty dużo w domu i nie ma kiedy gdzie pójść. A tylko tak gadacie, bo wiecie, kumo, ja tak sobie pomyślałam,
że co ludzie potem na wsi mówią, z ciekawości przyszliśmy do was, że ponoć wy Kasię chcecie za mąż wydać za tego starego Franka. Ano chcemy, kumo, i wydamy, bo już czas dla mnie. Oj, kumo, toż ona taka młoda, a on taki stary i nie szkoda wam córki? Szkoda, to jak krowa pójdzie w zboże do sąsiada. Sama wybrałam bogatego kawalera, to niczego mam żałować. A może wam szkoda, kumo, że wasza Józia poszła za takiego dziada? Aż mi się gorąco. Dziada, ale poszła i żyją. Jakoś sobie radzą. Trudno. Wiecie co? A może by tak, my mamy syna, a wy macie córkę. Nasz Jasio to taki dorodny i taki robotny. Pasowałby do waszej Kasi. I morgi mamy po sąsiedzku, to byśmy wspólnie robili i lżej nam by było. Oj, kumo, zawidne by do nas. Gdzie wam do nas? O czym tu w ogóle mowa? Oj, widzę, wam, że wam bardziej zależy na morgach niż na szczęściu Kasi. Z jedynaka to ani pies, ani sobaka. Gorzko będziecie jeszcze żałowali, jak ona pójdzie za niego. Będzie, kumo, tak jak ja chcę i nie będziecie mi wybierać męża dla córki. Tak? Jeżeli nie chcecie, żeby Jasio ożenił się z moją, z waszą Kasią, to ja już sobie pójdę do domu. Za wysokie progi na moje nogi, żebym ja tu z wami rozmawiała. Zostańcie z Bogiem. O, widzicie, kumo? Powiedz w oczy prawdę, to i wroga masz. A no masz, pewno się pogniewa, na pewno, już nie będzie przychodzić. Powiedz po sąsiedzku. Kumo, a pokażcie, co byście naszykowali dla swojej Kasi wyprawę. Kumo, ja już dawno naszykowała, a na co miała czekać? Chodźcie, no bliżej kufelka, kumo, to wam pokażę. Oj, pokażcie. Dywanów to chyba dam z 6, no bo czego będę ich żałować? Zobaczcie, kumo, jakie ładne. Oj, kumo, toż to spódnica, nie dywan. Wy nie dowidzacie? Oj, kumo, kumo. Oj, kumo, ledwie zobaczyłam, to się pomyliłam, a dziwne takie? Toż nie dziwne, ale toż ale to spódnica. Zobaczcie, jakie spódnice ładne, pasiaste. No toż ładne, i fioletowe też. No. A ręczniki też i obrusy dam, bo jakże ma iść do świetny. Zobaczcie, jak ładnie powyszywała. Ależ kumo, toż to nie obrus, tylko ręcznik. Toż wy nie widzicie, jak wy pieniędzy policzycie, kumo. Policzę. Wy się już o to nie martwcie, kumo. Ale zobaczcie, jak Kasia równiutko powyszywała, jaka robotna jest. No tak, tak, starannie, tak ładnie powyszywane, ale tu jeszcze macie i obrus, naprawdę. Ale i sukienki, i no chustki, macie. Zobaczcie, oj, kumo. Oj, dużo, dużo macie. A poduszkę i pierzyny też tam, bo jak ma iść do świetli, dupo pójdzie. No toż tak, tak, dobrze gadacie. Bo ja, słuchajcie, kumo, ja to swoim tyle nie naszykuję, boż ja ich czworo mam. To co ja im mogę naszykować? Koniec końcem nie zwiążę, na chleb braknie. To same wiecie, kumo, a wy dla jedynaczki to już daliście tyle, ile. Wszystko! Kumo, nie martwcie się, na każdy kupiec towar się znajdzie. Jakoś to będzie. Dobrze gadacie, słuchajcie, kumo, a kiedy do was przyjadą swaty? Dzisiaj? Czy już byli może? Dzisiaj, kumo, mam przyjść. Tak? To ja, kumo, posiedzę u was trochę, to ja muszę tego waszego kawalera Franka zobaczyć, bo bardzo ciekawa jestem i będę w nocy lepiej spała, bo z ciekawości to wiecie jak to. Nie, lepiej by, kumo, iść do domu, ja jeszcze nie roboty dużo i izbę trzeba posprzątać, będziecie tylko przeszkadzać, zabierajcie się. Nie będę wam przeszkadzać, wy dobrze się dowiedzacie, to dajcie, no może ja wam to zamiast. Zabierajcie się, kumo, do domu, zabierajcie się. Oj, czego tak nie wypychacie, kumo. Toż ja nie bardzo taka szkodliwa, nic nie będę nikomu mówić. Może na was w domu już czekają, idźcie no sobie, idźcie. Oj, takie żeś pozamiatałabym wam. Idźcie, kumo, idźcie już. To już zostańcie z Bogiem, idę. Kiedy tak gadacie, to już idę. Idźcie sobie, idźcie. Matka, a czego ona tutaj do nas dzisiaj przylała? W domu roboty nie ma, czy co? Oj, oj, nie tylko ona była. A przyszliście kawości zapytać, czy to prawda, że Kasię za mąż wydali. Jak się dowiedzieli, że prawda, jak zaczęli ganić tego Franka, ojcze, toż mi głowa rozbolała. A najgorsza ta sąsiadka zapłota koniecznie chciała swego synalka wyswatać.
Już tak go wychwalała, jakby kto jego nie znał. A trzeba było ich pognać obie z domu. Co komu do domu, jak chałupa nie jego? Zobaczysz teraz, co narobią. Obrobią nas przed całą wsią. Będzie wiedział i wójt, i sołtys, i ksiądz. A najgorsza to ta Terepela. U siebie porządku nie ma, wszędzie nosa pcha. Tu cholera jaka. Ojciec, już się nie bój. Wiesz, no my się ogarnimy chałupę, bo już zaraz wieczór i swaty przyjdą i trzeba co mnie naszykować. Czego ty chcesz? Niczego nie brakuje w domu. Wszystko jest na swoim miejscu. A ty jednak widzisz, brat stawiasz na swoim. Dobrze. Kasia, ty idź do ciotki Michaliny i powiedz dla niej, że u nich drzewo się w lesie wywaliło. Tylko żebyś zaraz przyszła. Dobrze, tata, już idę. No. A ty, stary, idź no na bankierz i się przebierz. Tam ci kościołowe ubranie naszykowałam. A nie będziesz w tych połatanych. Jak ostatni dziad będziesz wyglądał. I co swaty pomyślą, jak przyjdą? Idę, nie krzycz już ty tak na mnie. A ty też zobacz, jakie masz spódnicy. Gdzie ty ją tak powalałaś? Otoj? Ty w takiej będziesz chodzić? Trochę się przygadł. No. Już jestem. Mamo moja, mamo miła, dużym się wam narobiła. I naprzedła, i natkała, z ostrym sirpem się schylała. A tobie czego tak wesoło? Kto w piątek skacze, ten w niedzielę płacze. Pamiętaj, że jak przyjdą swaty, to masz się nie odzywać niepytana. Dobrze, maturo, zrobię tak, jak chcecie. No matka, zobacz, no czegoś to nie stał. Ojciec, toż to swaty przyjechali. O, jeszcze tylko tego trzeba było. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, na wieki wieku, pamiętajcie, a to was do was gonią. Słuchajcie, Lokazimierz, mama to u was pod studnią, tam pani napoi. A czegoś nie można, toż tam jest kubeł koło studni, to idźcie, napoicie ja. A, jak jest, to ja idę napoję i my zaraz przyjdziemy. A zaraz, czekajcie, no. Zaraz przyjdzie, a wy jeszcze z kim przyjechali? No, toż ja przyjdę, Franka szwaga. Aha, o! To ja idę i my zaraz przyjdziemy. No. Ojciec, ale zobacz, jakie mają konie wypasione. Nie odsłonię, bo to nieładne tak. Konie, a gdzież ty tu konie kupisz? Toż ty zobacz, że to jeden koń. A o to, co chodzi koło konia, to Adam z głupym, ale zobacz, jakiemu dupa. Ty widzisz dwa konie. Wóz drabiniasty. A no wóz, to ładny mają, no czego? Na całą wieś nie znajdzie. No, a ten pasążek to mi się podoba bardzo. Ładny, no. Chodźmy już. O! Będzie pochylony Jezus Chrystus. O, na wieki wiek! Siadajcie, siadajcie! A to mnie tak jeszcze z broni zostało. O! Matka, idź no tam przynieść, coś przygryźć i szklanki jakie, bo ja widzę, że to jakaś ważna sprawa. No będzie. No. Słuchajcie, no. Słyszał ja. Że wy macie córki na wydaniu. A mamy, czy nie? Mamy, a o! A zobaczcie, jaka urodziła, no. Jaka ładna. Drugiej takiej w całej okolicy nie znajdziecie. No tak. I do końca i do różańca. Słyszeliśmy, no. Nie jeden kawaler ma chrapcie na nią. Sama jedna w domu, jeszcze tyle morgów ma. To komu to zostanie? Dla niej pewnie wszystko. Dla niej. Pacie, mówcie no do rzeczy. No. Oj, no tak jak mówiłem, przywiózłem wam Franka do żeniaczki. Chłop jak dom, widać. Oj, pasowałby do waszej Kasi. No tak. Lata Chrystusowe to też ma. Ale wiecie, za młodo wyszumiał się. No bo to tak bywa. No tak. Pora by mu się ożenić. No. No to powiedz, a czego się nie ożenił? Oj, ja wam zaraz powiem, ale może wypijmy no po jednym. O, to lepiej będziecie gadać na pewno. Dobra. To macie ojciec jaką szansę. A no. No, to bierzcie. Zdrowia. Oby nam się. A czego byście od
Przywieźli. Aj, dobre, mocne. Zagryzajcie. O. No, ale gadajcie. Zaraz wam powiem, to przygryzę. No. Coś po zębach kuka. Aż się gorąco zrobiło. No to widzę. Teraz wam powiem, czego się nie urzędzi. Ano. Bo nie chciał. No jak to nie chciał? No wiecie, za młodu przebierał dziewczynę tak bulęgało. Matka mówi, Franek chłopcze, ożeń się na litość Boską. Ja już stara, nie daję rady. Ojciec na zdrowiu pod upa. Gospodarka zmarnieje, a ty bo się wieje. No i to tak będzie. Oj, słuchaj, ja tak siedział, słuchał raz, słuchał drugi raz, wziąłem sprawy w swoje ręce. Pojeździłem, popytał, to do Horodeśta, to do Jabłonia. I tam byliście? Byłem, nawet i na Wantoporu. O matko święta, toż to taki kawał. No, ale wiecie, nastręczyli mnie wasze Kasie. No. Ona taka robotna, tyle morgów ma, toż to dla niej wszystko zostanie. No, a to wy mnie powiedzcie, słuchajcie, to co wy szukacie? Parobka na gospodarkę czy żony dla Franka? Oj, zaraz tam parobka. Ona młoda, to ona będzie rosła. A on stary, to on będzie robił. No tak, to tak będzie. No, ale weź na ten niebranek, powiedz w końcu, ile ty czego masz? Już, od razu, ile czego masz? Wszystko mam. Ano. Pieniędzy, morgów, to że rachubę zgubiłem już. Pełne obory krów i świń. Parę koni stajmy. No. Pieniędzy, jakbym chciał, to bym wieś kupił. O. O, widzisz ojciec, jakie szczęście spotkało naszą Kasię? No. O, to kiedy będzie wesele, może za cztery niedziele? Zaraz, zaraz, czekajcie, no nie bądźcie no tak szybkie, takie szybkie. Trzeba na sam pierw zapytać Kasi, czy ona wyjdzie za tego Franka. Ano. Nie wydawajcie mnie za tego Franka. Stary, brzydki. Ja jeszcze mam czas. Proszę, kto wam będzie pomagał gospodarzyć? Sami sobie przecież nie poradzicie. Cicho. Kasiu, Franek to nie robi. Tato, źle on mnie nie mówił. Ano. I go żałka lubi. Nie chcę go za męża. Kto będzie z wami? Kto wam będzie pomagał gospodarzyć? Przecież sami sobie nie poradzicie. Franek będzie robił, ty będziesz rosła, a i tak do domu cię puści. W odwiedziny cię puści, nie ma. Zaraz, zaraz, czekajcie, no na sam pierw to już by nie bądźcie to tak szybkie takie. Na sam pierw to trzeba pójść do księdza, na zapowiedzi zanieść, a później myśleć o majątkach. Kasia, weź o tym nie powiedz, czy ty wyjdziesz za tego Franka, czy nie? Pokażecie, no to wyjdę za Franka. No. O. Kasiu, to dla ciebie kupiłem chustkę i korale. Przyjmij ten prezent. Nie bój się, będzie ci dobrze u nas. Niczego ci nie zabraknie, wszystkiego mamy pod dostatkiem. Jak zechcesz modulę i ojca odmienić, to ci pozwolę. Niech tak będzie w chustce. Głęboka studia. A ja nie śpię, nie. Kasiu, chodź i ty do dwoma tutaj koło słowa. Osiądź razem z nami. Tylko dziecko, usiądź. O, widzisz ojciec, jakie szczęście spotkało naszą córkę. Spokojnie, będę teraz mogła oczy dać. Chodź. Ty, słuchaj no. Tu trzeba na sam pierw popytać ludzi z Jabłonia, co to za ptaszek. Wiesz, jak oni z sąsiadami żyją, czy oni do kościoła chodzą. Zobacz, swat przyjechał, ty jemu tylko na gorzałce zależało. Widzisz, już przy stole zasypia piany. Trzeba popytać ludzi. Z
spacie, spacie. Czego nic nie mówicie, tylko coś mruczycie? Mówcie, co to za rodzinka. Dobrze z ludźmi żyją, do kościoła chodzą? Mówcie, no szybko. Dobrze, dobrze, żyją. Trzeba do chałupy jechać. Nie śpij. No. Do jakiej chałupy? Mamy jeszcze tak. Bierz się i ty, pan, z nami wypij. Wypijem jeszcze po jednym. Wypijem. Sprawa się rykła. Popełka u płotu. Już posłowie jesteś, to ci wolno. Stryju, mówiliście, że nie będziecie pili do żalu. Jak ja was do chałupy zabiorę? Z furmanki spadniecie, co stryjenka powie. Ja nic takiego nie mówiłem. Napił się jak i gada głupoty. Jak ty? Wieście, zakruszajcie, spacie, zakruszajcie. Zakruszajcie. Stawaj, stryju, jedziemy do chałupy. Czas już. Dawajcie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, na wieki wiek. A co u was tak wesoło? Kazimierz w chałupie, że aż na drogę słychać. A widzicie, Michalino, moja chce kaszę zamówić, by taki swaty przyjechał. O! To dobrze trafiliśmy, Marysiu. To ten dzieciorów, co cię zbałamucił? A no tak, mamo, to mi w głowie namieszał. Obiecywał, że mnie weźmie, żebym się o nic nie martwiła. A ja bym powiedziała, że jestem przy nadziei. To się mnie wypadł, rani jeden. Kobieto, ja cię pierwszy raz to oczy widzę. Ty, rani jeden. Zbałamuciłeś mój córkę, a teraz jej nie znasz? Całymi wieczorami tańcowałeś w kaśmie tylko z moją Marysią. Co, nie pamiętasz? Nie pamiętam. Mów, co to, czy to prawda, co nie prawda, nie prawda. Prawda, prawda. Ja powiem, że daję pierwszy, to się będę postarany. Papo, nie chcę zaleca. A ty dokąd? Do domu. Dokąd? O, tu masz swój przychówek. Bierz Marysię pod rękę. I szybko do księdza, żeby ludzie nie gadali, że ślub pod płotem, a wesele potem. Zostańcie z Bogiem. A co matka? Mówiłem ci, trzeba na sam pierw zwiady zrobić. Dobrze, że ja poszedłem do Michaliny. A tam, Boże kochany, płacze zgrzytanie zębów. Marysia zniesłabiona. Ale widzisz, z ciotką Michaliną sobie pogadaliśmy i słowo po słowie i szydło wyszło z worka. I wyszło, że to jest branka robota. I kazałem im przyjść tutaj do nas, jak będą spaty, i żeby to rozwiązać tę sprawę. Mas, o! Ojciec, ale ja byłam głupia, że ciebie nie słuchałam. Taki wstyd na wsi. Co ja teraz ludziom powiem? Że za takiego wojciuchę chciałam Kasię za mąż wydać. Ty, co ludziom powiem? Bo tobie to tylko marki w głowie. Lepiej, żeby nasza Kasia staropanną została, niż za takiego ma wychodzić za mąż, ty. No, a teraz rób ze swatem porządek. Chciałaś swaty, masz swaty. No. Nie dam. A teraz to wystarczy już może tych swatów, wystarczy tego wesela. Matka, idziemy do obrządku. Krowy ryczą, świnie kwiczą. A ty, Kasia, a ty pójdziesz do kurnika i sprawdzisz, czy matka dobrze jajka podbierała. Policzysz kury i zamkniesz drzwi w kurniku. Tam kołek stoi, podejrzysz. Dobra, idziemy.